Fajną rzeczą z poprzedniej prezentacji było to, że Anna i John powiedzieli o jednym aspekcie, a dlaczego ktoś miałby pracować w Estimocie. Dlatego, że współdzieli tą pasję, tą ich misję. I z tej perspektywy ja chciałbym dodać troszkę inny kontekst. Dlaczego firma chciałaby chcieć pracownika, dlaczego chciałaby chcieć kandydata. I tematem mojej prezentacji jest coś, co ładnie się nazywa kolektywna inteligencja. Jest to koncepcja, która fundamentalnie zmieniła to, w jaki sposób zatrudniamy w Lunarze, w jaki sposób budujemy nasz zespół i kogo postrzegamy jako tego idealnego kandydata do pracy z nami. Lunar, dla tych, którzy nie wiedzą, Lunar Logic to webowy software shop. Jakieś 10 minut stąd mamy biuro naprzeciwko kina Kijów. Zupełnie nie mam pojęcia, co ja tutaj robię, ponieważ absolutnie nie jesteśmy startupem. Nie wiem, dlaczego zostałem zaproszony. Kilka słów o mnie. Mam na imię Paweł i teoretycznie jestem prezesem w Lunarze i kluczowym słowem tutaj jest teoretycznie. Dlaczego? Dlatego, że Lunar w sposób, w jaki jest zorganizowany, nie ma w ogóle menadżerów, nie ma w ogóle managementu, nie ma nikogo w firmie, kto poczuwałby się do roli jakiegokolwiek menadżera. Więc jedynym powodem, dla którego w ogóle mamy prezesa, jest to, że kodeks spółek handlowych wymaga, żeby taki był. W rzeczywistości moja władza decyzyjna jest dokładnie taka sama, jaka jest władza decyzyjna dowolnej innej osoby w firmie. Czyli jeżeli dołączą do nas stażyści, których właśnie w tej chwili próbujemy znaleźć, to pierwszego dnia swojego stażu będą mogli podjąć dokładnie takie same decyzje, które mogę podjąć ja. I skoro już jestem przy tym, to mój oficjalny przekaz marketingowy jest taki, że właśnie trwa rekrutacja na staż dla deweloperów w Lunarze. Więc jeżeli spodoba wam się to, co mam do powiedzenia podczas tych kolejnych kilkunastu minut, to jeszcze przez jakiś tydzień chyba możecie rozważyć zgłoszenie się. A jeżeli jesteśmy przy stażystach, to chciałbym, żebyście poznali Asię. Asia rok temu dołączyła do Lunara jako właśnie stażysta. Rok temu byliśmy w podobnej sytuacji, jak jesteśmy dzisiaj. Szukaliśmy paru bardzo fajnych kandydatów, którzy chcieliby dołączyć do nas na staż związany z programowaniem. I interesującym kontekstem historii Asi jest to, że jak zawsze mieliśmy dość wielu kandydatów, ale akurat Asia nie miała praktycznie żadnego doświadczenia związanego z programowaniem. Więc jakby łatwo się domyślić, relatywnie duża grupa kandydatów, którzy się do nas zgłosili, miała wyraźnie większe doświadczenie techniczne. Niezależnie od tego, Asia była na topie naszej listy. I żeby zrozumieć dlaczego, chciałem wam przedstawić kolejną osobę. To jest profesor Anita Woolley. Profesor Anita Woolley razem ze swoim zespołem przeprowadziła pierwsze badania na temat kolektywnej inteligencji. Hipoteza, którą Anita Woolley miała, było to, że w podobny sposób, jak funkcjonuje inteligencja w kontekście jednostki, w podobny sposób funkcjonuje inteligencja w kontekście grupy. Żeby zrozumieć, czym w ogóle jest kolektywna inteligencja, najlepiej się odnieść właśnie do indywidualnej inteligencji, do IQ. I co prawda testy na inteligencję są różne, ale schemat tych testów jest generalnie zawsze taki sam. Czyli bierzemy jednostkę, bierzemy osobę i dajemy jej do rozwiązania serię złożonych problemów. Im lepiej taka osoba rozwiązuje problemy, tym bardziej jest inteligentna. Dokładnie ten sam schemat został zastosowany wobec grup albo zespołów przez zespół Anity Woolley. Pierwszym wnioskiem z badań było to, że przede wszystkim jest taka rzecz jak kolektywna inteligencja, czyli są zespoły, które systematycznie są lepsze w rozwiązywaniu problemów niż inne zespoły w różnych kontekstach. Natomiast całe badania
miały również kilka bardzo ciekawych dalszych wniosków. Po pierwsze, okazuje się, że kolektywna inteligencja jest czynnikiem, który pozwala nam znacznie lepiej przewidzieć, jak dobrze zespół będzie sobie radził z rozwiązywaniem problemów, niż indywidualne cechy. Czy to przeciętna inteligencja członków zespołu, czy to jak inteligentny jest the smartest person in the room, najbardziej inteligentna osoba w zespole. Po drugie, okazuje się, że rozwiązania zaproponowane przez grupę są przynajmniej tak dobre, a często lepsze, niż rozwiązania zaproponowane przez tego najinteligentniejszego, czy przez tą najinteligentniejszą osobę w zespole. Czyli zespoły, które miały wysoką kolektywną inteligencję, były systematycznie znacznie lepsze niż najinteligentniejsza osoba z tych zespołów. Ale nawet zespoły o niskiej kolektywnej inteligencji były, rozwiązania proponowane przez grupę były przynajmniej równie dobre, co rozwiązania zaproponowane przez tą najmądrzejszą osobę w pomieszczeniu. Po trzecie, i tutaj wnioski zaczynają być bardzo interesujące, nie ma statystycznej zależności między IQ jednostek a kolektywną inteligencją. Czyli innymi słowy, jeżeli chcemy optymalizować nasze zespoły pod kątem wysokiej kolektywnej inteligencji, zatrudnianie najinteligentniejszych jednostek to nie jest dobra strategia. Jedno nie zależy od drugiego. Kolektywna inteligencja nie zależy od inteligencji jednostek. Od czego zatem zależy? Okazuje się, że są dwa czynniki. Po pierwsze, tak zwany social perceptiveness, czyli krótko mówiąc empatia. Umiejętność dostrzeżenia, jak inni członkowie zespołu się zachowują. Umiejętność zrozumienia, dlaczego się tak zachowują. Umiejętność współodczuwania z nimi. Po drugie, jakość komunikacji. Jakość komunikacji rozumiana nie jako jestem w stanie jasno wyrazić to, co myślę, ale jakość komunikacji rozumiana jako włączenie wszystkich członków zespołu w proces komunikacji. Swego rodzaju demokratyzacja komunikacji. Czyli nie dość, że włączamy wszystkich członków zespołu do komunikacji, to jeszcze każdy w tej dyskusji uczestniczy w podobnym wymiarze. Teraz, kiedy o tym mówię, a mówię o tym dość często, argument, który jest bardzo podnoszony w środowisku, w naszej branży, jest taki: tak, tak, ale my jesteśmy wyjątkowi. My jesteśmy wyjątkowi, ponieważ mamy tą poprzeczkę umiejętności technicznych postawioną tak wysoko, że tak naprawdę, żeby kontrybuować w zespole, potrzebujemy, żeby ktoś przede wszystkim był super sprawnym programistą. W związku z tym najpierw patrzymy na umiejętności techniczne, a wtedy, co się zdarza nigdy, dopiero patrzymy na te pozostałe cechy. Teraz, być może część z was wie, ale Google próbuje znaleźć receptę na idealny zespół. Nie wierzę, że im się to uda, niezależnie od tego próbują. I jak to Google, próbują to zrobić w bardzo, bardzo systematyczny sposób. Zatrudnili grupę badaczy z świata nauki, i prowadzą, chyba nadal prowadzą, badania na około 200 zespołach w ramach Google'a, szukając schematów, które zespoły funkcjonują lepiej niż inne i dlaczego. I co się okazało, niedawno, w zeszłym roku, Google opublikował wyniki tych badań. Co się okazuje? Najlepsze zespoły Google'owe to nie są te, w których są najlepsi specjaliści. To nie są te, w których są najmądrzejsi ludzie. Okazuje się, że czynnikiem, który decyduje o tym, jak dobrze zespoły funkcjonują w Google, są dokładnie te same czynniki, które zostały zdefiniowane przez zespół profesora Anity Woolley. Przykład z naszej branży. Natomiast kiedy mówimy o badaniach o kolektywnej inteligencji, jest jeszcze jeden wniosek i część z was pewnie się domyśla, gdzie zmierzam. Jest jeszcze jeden wniosek, który cytuję bardzo często. Im więcej kobiet w zespole,
tym wyższa kolektywna inteligencja. Nie chodzi o tak zwany token woman in a team. Nie chodzi o posiadanie kobiety w zespole. Nie chodzi nawet o to takie idealne diversity, 50% kobiet, 50% mężczyzn. Im więcej kobiet, tym wyższa kolektywna inteligencja. W rzeczywistości krzywa kolektywnej inteligencji idzie w górę dopiero w momencie, jak w zespole jest większość kobiet, a osiąga szczyt, jak zespoły są zdominowane przez kobiety. I to jest moment prezentacji, w którym jestem nazywany albo seksistą, albo feministą. Co ciekawe, łatka seksisty najczęściej jest mi przyklejana przez kobiety. W rzeczywistości żadne z tych określeń do mnie nie pasuje. Pozwólcie, że wytłumaczę. To, co ustaliliśmy do tej pory, to, że empatia przekłada się na wyższą kolektywną inteligencję. Ale nie tylko. Jeżeli mamy wystarczająco dużo empatii w zespole, to możemy zaobserwować jeszcze inną dynamikę. Więcej empatii oznacza więcej wzajemnego szacunku do siebie. Jeżeli jestem empatyczny, potrafię zrozumieć innych, potrafię zobaczyć zachowania innych, potrafię współodczuwać z innymi, to też naturalnie zachowuje się w sposób, który daje więcej szacunku innym. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem inherentnie złym człowiekiem, który chce skrzywdzić innych, więc jeżeli tylko rozumiem innych lepiej, to zachowuję się w sposób, w którym ich nie skrzywdzę. Więcej szacunku i więcej empatii przekłada się również na jakość komunikacji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rozumiem innych lepiej, jeżeli potrafię zobaczyć innych lepiej, to też zupełnie się zmienia dynamika konwersacji, bo nagle jestem w stanie zrozumieć, że ktoś na przykład potrzebuje być zapytany po to, żeby się wypowiedzieć, albo ktoś potrzebuje więcej czasu do przemyślenia, zanim się wypowie. I ta komunikacja nagle zaczyna być właśnie bardziej demokratyczna. W cudowny sposób konwersacja nie jest zdominowana przez tych kilku alfa samców z przerośniętym ego. Swoją drogą to zawsze są mężczyźni. Co się przekłada na lepszą kolektywną inteligencję. I teraz pozwólcie, że zrobię założenie. Wszyscy tutaj w tym kontekście, w tym pomieszczeniu pracujemy w kontekście tak zwanego knowledge work. Jeżeli jest to prawdą, to w sercu naszej pracy jest rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów naszych użytkowników, istniejących, albo przyszłych, albo wyimaginowanych, w przypadku pewnie niektórych startupów. Rozwiązywanie problemów naszych klientów, obecnych, albo przyszłych, albo wyimaginowanych. Rozwiązywanie problemów codziennych, związanych z technicznymi wyzwaniami, które się pojawiają w naszej pracy. Jeżeli w sercu naszej pracy jest rozwiązywanie problemów, to kolektywna inteligencja jest tą miarą, która się wprost przekłada na lepsze wyniki biznesu. Empatia zarabia pieniądze. Empatia zarabia pieniądze. I empatia zarabia pieniądze nie tylko dlatego, że narysowałem taki ładny slajd, tylko jeżeli poszukacie źródeł w różnych branżach, to okaże się, że empatia zarabia pieniądze przez lepszy UX, empatia zarabia pieniądze przez lepszą satysfakcję klientów, empatia zarabia pieniądze przez większą lojalność klientów, empatia zarabia pieniądze przez większą społeczną odpowiedzialność. Empatia zarabia kasę. I teraz, skoro wiemy, że empatia zarabia kasę, a jednocześnie powiedziałem przed chwilą, że z jednej strony empatia przekłada się na wyższą kolektywną inteligencję, a z drugiej strony im więcej kobiet, tym wyższa kolektywna inteligencja, to pytaniem na miejscu jest, czy w takim razie empatia ma płeć? Czy jest związek pomiędzy empatią a płcią? Claudia Strauss opublikowała badania, które miały dokładnie taki tytuł. Is empathy gendered? Jeżeli chcecie znać odpowiedź, tak. Jeden z argumentów, który Claudia Strauss przytacza, jest taki.
we wszystkich badaniach znalazła 22 różne badania na temat aspektu empatii związanego z współodczuwaniem. We wszystkich 22 badaniach, które Claudia Strauss znalazła, kobiety wypadały lepiej niż mężczyźni. W ponad 90% z nich wypadały wyraźnie lepiej niż mężczyźni. Jeżeli to nie jest dowód, to nie wiem, co jest tym dowodem. Dlatego patrzę na ten obrazek i myślę sobie, moją rolą jest pracować w taki sposób, żeby wyniki ekonomiczne, biznesowe firmy były jak najlepsze. Patrzę na ten obrazek i myślę sobie, że empatia jest takim czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę. Patrzę na ten obrazek i myślę sobie, że powinniśmy przedefiniować to, w jaki sposób patrzymy na kandydatów do pracy. Przedefiniować w sposób drastycznie inny niż to, w jaki sposób na najlepszego kandydata patrzy większość firm z naszej branży. I my w Lunarze, myślę, że to zrobiliśmy. Efekt jest taki, że Lunar jest tworzony z bardzo inną myślą w głowie niż większość firm w naszej branży, a jednocześnie, tak zupełnie przy okazji, okazuje się, że kobietom jest łatwiej. I wiecie co? Przez tyle lat niesprawiedliwie i głupio robiliśmy tak, że było im trudniej, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Dziękuję.